Halo, cześć, witam Was na kanale Niemiecki Online z Marcinem. Dziś przygotowałem 15 przydatnych, praktycznych zwrotów z czasownikami sein, haben oraz machen. Zapraszam! Zaczynamy od czasownika sein, być oraz zwrotu vorbei sein, a więc minąć, przeminąć. Und ein Beispielsatz, przykładowe zdanie. Vorbei ist vorbei. Było, minęło. Vorbei ist vorbei. Następnie unterwegs sein, być w drodze. I przykładowe zdanie. Wir sind seit 8 Stunden unterwegs. Jesteśmy od 8 godzin w drodze. Wir sind seit 8 Stunden unterwegs. Kolejny zwrot to auf der Suche sein, a więc być w trakcie poszukiwania czegoś. Auf der Suche sein, nach etwas, czyli być w trakcie poszukiwania za czymś. Und ein Beispielsatz. Ich bin auf der Suche nach einer neuen Wohnung. Jestem w trakcie poszukiwania nowego mieszkania. Ich bin auf der Suche nach einer neuen Wohnung. Weg sein. Uciec. Und ein Beispielsatz. Als mein Bus weg war, musste ich zu Fuß gehen. Kiedy uciekł mi autobus, musiałem iść piechotą. Als mein Bus weg war, musste ich zu Fuß gehen. I ostatni zwrot z czasownikiem sein to in Eile sein, a więc spieszyć się. Und ein Beispielsatz. Warum bist du ständig in Eile? Dlaczego ciągle stale się spieszysz? Warum bist du ständig in Eile? Teraz przechodzimy do zwrotów z czasownikiem haben, mieć. Pierwszy z nich to Ärger haben, czyli mieć kłopot, mieć problem z czymś. Ärger haben, mit etwas oder mit jemandem. Und ein Beispielsatz. Millers haben Ärger mit ihren Nachbarn. Millerowie mają problem ze swoimi sąsiadami. Millers haben Ärger mit ihren Nachbarn. Następnie Panne haben, a więc złapać gumę, mieć awarię. Und ein Beispielsatz. Mein Auto hat eine Panne und ich brauche deine Hilfe. Mój samochód złapał gumę, zepsuł się i potrzebuję twojej pomocy. Mein Auto hat eine Panne und ich brauche deine Hilfe. Gern haben to z kolei lubić coś, mieć coś chętnie. Gern haben. Und ein Beispielsatz. Hast du gern klassische Musik? Czy lubisz muzykę klasyczną? Hast du gern klassische Musik? Dabei haben to natomiast mieć coś przy sobie. Und ein Beispielsatz. Sie hat heute kein Bargeld dabei. Ona nie ma dzisiaj przy sobie gotówki. Sie hat heute kein Bargeld dabei. I na koniec. Recht haben. Mieć rację. Du weißt, dass ich recht habe. Wiesz, że mam rację. Du weißt, dass ich recht habe. I czas na zwroty z czasownikiem machen. Robić. Na początek zwrot sich Sorgen machen. A więc martwić się. Sich Sorgen machen. Martwić się o. Und ein Beispielsatz. Mach dir keine Sorgen. Nie martw się. Mach dir keine Sorgen. Dalej. Sich Gedanken machen. Über etwas. Czyli myśleć o czymś. Zastanawiać się nad czymś. I przykładowe zdanie. Darüber mache ich mir noch keine Gedanken. Jeszcze nie myślę o tym. Darüber mache ich mir noch keine Gedanken. Es sich bequem machen, czyli
rozgościć się. Und ein Beispielsatz. Machen Sie es sich bequem. Proszę się rozgościć. Machen Sie es sich bequem. Die nächste Redewendung ist viel Lärm machen. Czyli robić dużo hałasu o. Und ein Beispielsatz. Warum machst du so viel Lärm nichts? Dlaczego robisz tyle hałasu o nic? Warum machst du so viel Lärm nichts? I ostatni ze zwrotów, które na dzisiaj przygotowałem, to Urlaub machen, a więc spędzać urlop, tak? Być gdzieś na urlopie. Und ein Beispielsatz. Clara und Toni haben Urlaub am See gemacht. Czyli Clara i Toni spędzili urlop nad jeziorem. Clara und Toni haben Urlaub am See gemacht. Es wäre alles für heute. To wszystko na dzisiaj. Jeżeli znaleźliście coś pożytecznego, coś przydatnego w moim dzisiejszym vlogu i jeżeli oczywiście on się Wam spodobał, to będę wdzięczny za łapkę w górę, tradycyjnie za subskrypcję mojego kanału. Wir sehen uns im nächsten Film, im nächsten Video. Widzimy się w następnym filmie, w następnym nagraniu. Bis dann. Tschüss.